game he's playing, this default? He's putting Nikki's life at risk. He picked the wrong time to piss me off. Right now, I gotta stall Damien. No niestety, zaraz będziemy mieli kolejny telefon, jak mnie mam, od Damiana właśnie. Będzie chciał się spotkać. Poczekajmy na ten telefon. Where are you? One minute you call me with promises, then nothing? Not a peep? This time, we're gonna meet. In person. How old fashioned. Do you have something for me? We'll talk. Oh, in that case, I take the place. No dobra, ogólnie rzecz biorąc jeszcze się z wami nie przywitałem, kochani widzowie, tak więc witam się z wami bardzo serdecznie. Z tej strony Bloody, a my sobie kontynuujemy nasze nieziemskie, skoczne przygody z grą Watch Dogs. Musimy się teraz spotkać z Damianem, dlatego w tym celu przeteleportujemy się do naszej kryjówki, żeby nie musieć taki kawał drogi jechać. No i zobaczymy, co tym razem Damian dla nas przygotował. Czy będzie to coś wymagającego myślenia? Czy może będzie to coś banalnego? Czy może się wkurzy i zabije naszą siostrę? Mam nadzieję, że nie. Ale co to będzie? Już niedługo się... O nie, nie! Uff, nie przejechałem nikogo, całe szczęście. Sami rozumiecie. Nie chcę tracić reputacji. Reputacja w tym mieście jest dla mnie bardzo istotna. Na misję! Krzyknąłem bardzo głośno. Jechałem co sił, żeby wykonać misję. Uwaga, gdzieś tutaj. Najciemniej pod latarnią. Brzmi bardzo obiecująco. Kurczę, chyba mogłem tutaj wjechać w sumie do środka. Cyfrowego odlotu? Może nie tym razem, naprawdę. Widzę, że trzeba się dostać na górne piętro, ale dobra. Są schody. Spotkamy się z Damianem i zobaczymy, co będzie od nas chciał i jak na czym będzie polegać misja. Już czwarty rozdział, zbliżamy się ku końcówce pomału. No dobra, najciemniej pod latarnią. I don't have the data. Damien will know the second he sees me. Maybe I can make that work for me. He told Bloom he'd deliver what we found, including the blackmail Iraq has on them. Yeah, he's painted himself into a corner. You didn't bring my data, I didn't bring your sister. We're so predictable. You made a deal with Bloom. Where did you hear that? You have a problem, Damien. See, that deal hinges on the hard drive. What are you gonna tell them if I give you nothing? You're forgetting something. Your sister lives or dies in a phone call. Then kill her. You almost had me, Aiden. You're not thinking it through, Damien. That deal has sealed your fate. If you kill Nikki, you get nothing from me. You think Bloom is gonna give you a pass? They're gonna send fixers to hunt you down. So right now, I'm the one who decides your fate. Get my sister on the phone. We really are partners, Aiden. Like it or not, we need each other. Aiden? You okay? Are you all right? I'm scared. Please tell me that Jackson is safe. Yeah, he's okay. Look, Nikki, I'm... I know. Just please don't let them... You know something, Aiden? I'm tired of you not taking me seriously. Next time I see you, if you don't have my data, she's dead. Shit, better not hang around. Here, look! Is that the music girl? The vigilante known as the Fox has been spotted in downtown Chicago. Police are asking people to remain calm. Do not approach the suspect. He is considered right armed there. And dangerous. Here.
That's Aiden Pierce. Danny attacking these billboards from somewhere. There. WKZ van. Gotta shut it down. Suspected fugitive has been spotted. Avoid the area if at all possible. Cholera jasna. Tego mi jeszcze brakowało. Teraz szukam je całe miasto. Ale mnie wkopał. O tak, muszę to obezwładnić. To było prostsze niż sądziłem, niż myślałem. Ucieknij, a poczekaj, bo policja mnie jeszcze nie goni w sumie. Całe szczęście. O, teraz mnie dopiero goni. Poczekaj, gdzie to jest? Zagłuszenie, to jest dobre. Cholera, wjechałem w ten taki wirek sobie. Muszę wyjechać z tych centrów poszukiwań. Ale to nie jest takie proste, wbrew pozorom. Kurde, przed chwilą użyłem, jeszcze raz muszę użyć. Ucieknij policji, cholera. O, przepraszam, nie chciałem. No nie takie proste uciec od tych takich tych dymków. Tak naprawdę. Właściwie to dosyć trudne. Zwłaszcza, że one są oczywiście wszędzie. Wszędzie tam, gdzie nie chcę, żeby były. Ale są. Muszę się gdzieś naprawdę nieźle oddalić. O, super. I cały czas się pojawiają oczywiście. Ekstra. Jest, zniknęłem. Zniknęły. Dobra, ja stąd spadam. Może akurat mi się uda uniknąć policji. A może nie. Kurczę, czemu mnie szuka... Czemu mnie wszędzie szukają? Nie wiem, próbuję się od tego oddalić, ale widzę, że coś nie za bardzo jestem w stanie. Jakby. O, może mi się teraz udało. Jestem już wystarczająco chyba daleko. A nie, cały czas się pojawiają. Ucieknij policji. Przepraszam bardzo, bardzo. Kiedy w końcu oddalę się na tak daleko, że policja nie będzie mi zagrażać? Muszę gdzieś chyba na jakieś odludzie wyjechać czy coś. Nie wiem. Poczekaj, wyłączę silnik. Może teraz nikt mnie nie zauważy. Czy to się pojawi? Kupa tam pojawi się. No jakim cudem, na jakiej zasadzie to działa? O, już mi się skończyły zagłuszenia. Super! Po prostu... Taka ucieczka od policji mi się szten. O! Jak zwykle świetnie mi się prowadzi. A próbowałem, naprawdę próbowałem uciec z policji, bez problemu. Mam nadzieję, że trochę zatrzymało policję. I mam tyle gwiazdek. Ten Damian też te jaja robi, ja nie wiem. Ja chcę z nim porozmawiać, a on na mnie nasyła stado. I tu, że Aiden się nie wkurzył. Bo na miejscu ogólnie Aidena bym się naprawdę zdenerwował mocno. Ej, no helikopter, daruj sobie. Kurde mać. A próbowałem uciec. No daj mi spokój, zaraz wybuchnie moje auto. Nie mam jakoby... Mam jak... Ej, dajcie mi jakieś auto! Nie! Nic nie widzę, pociąg! To jest to! Pociąg jest moim pewnym sensie wybawieniem. Ale dlaczego tu nie ma stacji? Tam jest! O, ja cię kręcę! Co tu się wyrabia? Szybko, Aiden, uciekaj, gonicie cała policja, całe miasto cię goni. Jesteś najbardziej poszukiwanym człowiekiem we wszechświecie. Ale ja jemu ucieknę. Pociąg to zawsze było świetne wybawienie. Ale mi dopisało szczęście, akurat jechał. Szybko, startuj. Dobra. To powinno trochę załatwić sprawę. Będę musiał jeszcze obezwładnić helikopter, który oczywiście wyczuł, że jadę pociągiem. Po obłaznieniu helikoptera. Żegnaj. Nie powinno być problemów. Teraz. Ej, czy mi się wydaje, czy tu nie ma kładki pomiędzy pociągami? Ja nie chcę nic mówić, ale to by jest nieco dziwne. Czemu nie ma kładki pomiędzy przejściem? Kurde, zamknij się. Kto do mnie dzwoni? No ktoś w pociągu pewnie. Cholera jasna, i teraz ucieknij. Jedź, kurde, nie pieprz się. Aha, on się dopiero zatrzymał. To jedź jeszcze raz.
Za dużo tu ludzi. Muszę być na jakimś odludziu, żeby zgubić ludzi. Tu wszyscy chcą się chyba mnie pozbyć. Ewentualnie pozabijam ich wszystkich. Po prostu się cię pozabijam. O! Uciekłem. Muszę się niestety bardzo daleko oddalić od miejsca, bo no jakby nie patrzeć, ciężko było mi uciec, więc muszę się teraz naprawdę daleko oddalić. Mam nadzieję, że nikt nie będzie dzwonić po drodze. Po drodze mam jeszcze kilka stacji, ale to chyba najlepsza ogólnie ucieczka, jaka może się wydawać. Ucieczka pociągiem. On się zatrzyma, a ja go od razu ruszę. Szybko, 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 zaraz uciekniemy. Zaraz będzie nasza, jest, uda mi się uciec. Jest, udało się. Niesamowite. Dobra, mam telefon, prawdopodobnie. Od Damiana pewnie, ten łobuz. Jeszcze jest, i tak jestem dosyć mocno poszukiwany. Ale cóż, o, masakra. Misja wypełniona. Dosyć ciekawa, taka specyficzna misja, muszę przyznać. Dobra, odbierzmy telefon. Bo chyba ktoś będzie dzwonić za chwilę. No właśnie. Hey, we're looking good here. I rebooted the backup. I'll get the bunker chugging in no time. I just talked to Nikki. Your sister? Is she doing okay? We're gonna get her back. I think I know how to find her. I heard a PA sound in our call way in the background. The voice said something, a name or a place. You think you can clean the audio? Try to make out what he's saying? Yeah, audio wizardry ain't my thing. Then send me what you got. I'm sure I can do something. Okay, I'm heading back to the bunker. No, 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 no! We got one more job. You won't believe what I found. Default's Love Shack. Let's take back what he stole from us. No dobra, czas się zająć tym całym defaultem. Udało nam się całe szczęście uciec. A misja jest tutaj. No dobra. Jako, że idziemy nie w tą stronę, to się przeteleportujmy do naszej kryjówki. Mam nadzieję, że policja już nie będzie mnie tak bardzo poszukiwać. Choć chyba jednak mnie mimo wszystko policja dosyć mocno poszukuje. Postaram się przejechać w miarę niezauważony i pojedziemy na misję. Tutaj. Mhm. Taki jest mój oficjalny plan. W ogóle chyba to była część mojej... Jak tu się jeszcze bawiłem. Jestem ciekaw, czy jestem cały czas poszukiwany tak bardzo przez policję. A, tu znowu, że popierają mnie. Już któryś raz z kolei ten radiowiec, ten komentator radiowy, speaker radiowy mówi, że mnie ludzie popierają, ale jednak kiedy wszystkie... kiedy twarz moja pojawiła się na ekranach, to nagle wszyscy mnie widzieli i wszyscy mnie znali. Ale dowcipni się z tego całego Damiena? Masakra. No ale dobra, przynajmniej teraz wykonamy sobie główną misję i tego pokonamy tego całego defalta, czy kto tam on chciał, i być może odzyskamy, mam nadzieję, odzyskamy nasze drogocenne pliczki. Tak więc nie czekajmy na... nie zwlekajmy. Czas odzyskać pliczki. Uwaga, zobaczymy co teraz będziemy musieli zrobić. Bardzo mnie to w sumie ciekawi. Szczurza nora. We've got default's location. Now, we'll take back what he stole. If he sells Iraq's blackmail on the open market, this has all been for nothing. Whether it disappears or it goes public, I've nothing left to offer Damien. W ogóle fabuła jest śmieszna. Wszystko opiera się wokół plików. Where are you? I got a webcam-y thing here. Ale co jest grane? Co on znalazł? To jest dosyć ciekawe. W każdym razie wszystko, cała fabuła opiera się o tym, że nasz bohater szuka plików po to, żeby dać Damienowi. Nie ma żadnych tak naprawdę większych, nie wiem, jakichś zmian akcji. Wszystko toczy się praktycznie o to samo, że próbujemy zdobyć pliki, a nam się oczywiście nie udaje, bo coś się wyrabia po drodze i nie mamy już tych plików i jest nam smutno z tego powodu, ale dalej próbujemy je zdobyć. I kto się potem odbiera? I na tym cała fabuła polega. Wow! Że tak powiem, fabuła tutaj nie szaleje. Dobra, chyba nie o kawiarnię chodziło. Użyj, aby znaleźć punkt dostępu.
Poczekaj, Z. No cały czas mam Z. I co? Kamery? O co chodzi? Czemu cały czas... Czemu mój bohater się tak wlecze? Na pewno chodzi o tą knajpę. Nie jestem pewien, o co tutaj chodzi do końca, ale musi chodzić o tą knajpę jak nic. Przepraszam, szukam czegoś. Użyj profesor Z, aby znaleźć punkt dostępowy. Kurde macie, jaki punkt dostępowy, o czym oni gadają? Poczekaj. Jestem ślepy, ale niczego nie widzę, żaden punkt dostępowy, no ludzie. No, że niby na tym terenie, tak? Może w sumie, no dobra, ruszę się na drugą stronę. Nie, o, poczekaj, coś jest, ja cię kręcę, znalazłem. A myślałem, że tutaj niczego nie ma. Dobra, przepraszam, pomyliłem się, ja szukam czegoś, a to było tak, było jednak po drugiej stronie. Ej, znowu jakieś zagadki. Really? Odblokowujemy wszystko jak leci. T-Bone, wrap it up. Forget the toys. We gotta get you out. Sorry, Princess. Danny boy. Where is he? Kid's got fixers working for him. Whatever alarms we tripped, you sent these guys running. Fuckers came pretty fast. Just stay low. I'll get you clear. I found something in his computer. Besides that funky prototype shit. Now where the hell did he find that? Man, if I just had 10 minutes more... What did you find? Huh? On his computer. Carrying the data with him, like on his person. It's a security measure, I guess, but he ain't as secure as he'd like to think. What are you saying? We find him, we can steal the data back? And he won't know it. Thinks he can fuck with Raymond Kenny. He has no idea who he's up against. No dobra, czyli krótko mówiąc, możemy odzyskać te dane, odprowadź, to było w bezpieczne miejsce, czyli krótko mówiąc, musimy teraz odprowadzić T-Bone'a w bezpieczne miejsce. Aha, tu jest T-Bone i musimy teraz, a może zrobimy po prostu totalny rozpieprz, zamiast go tak przeprowadzać, co ty myślicie? Bo oni chodzą se tam i z powrotem. Poczekaj, spróbujemy. A tamtym co? Tamtego się ruszyć nie da. Go. Keep him off of me! Come on,
Dobra, widzę, musiałem zainterweniować troszeczkę. Że tak powiem. T-Bone, kurde, radzisz sobie jakoś? No, niestety, trochę mi nie poszła misja super ultra tajna. No trochę, że tak powiem, nie wyszło nam, jeśli chodzi o super tajną misję, ale względnie chodzi tak, jakby o to chodziło. Uff, spadamy też stąd chyba. Kurde, czemu ja go nie chronię? Dajcie mi jakiekolwiek auto. O cholera. Dobra, uciekniemy tym razem. SMS przychodzący? Co to za SMS-y były? Nie wiem. Że tak powiem, ta misja no była dosyć śmieszna. O cholera. Ale nie powinni w sumie przejechać przez to. Całe szczęście. Bo nie powinno być problemu, żeby z nimi uciec. W ogóle w tle gra taka klimatyczna, naprawdę klimatyczna muzyka. No, trzeba przyznać, że klimacik jest niezły. Przepraszam, że przejechałem cię. Czasami niestety przejeżdżam ludzi, czasami tak bywa. Ale sam się tego mimo wszystko nie robić. Albo robić jak najmniej. Ach, dużo mnie osób goni, zobaczcie ile aut naraz. Ja próbuję uciec. Dzielny haker, który ratuje świat. Nie wiem, czy to coś dało, no chyba miało jakiś taki swój skutek w pewnym sensie. Trochę mam małe, nie mam mało baterii. W sumie mam sporo baterii, ło. Ej, to nie ja. Ktoś inny hakuje? On ma dostęp do CTOS-u. Czyli on też jest hakerem w takim razie. Ło, ja cię kręcę, to sprawy, widzę, że się skomplikowały trochę. Wiem, co to znaczy mieć dostęp do CTOS-u. No właśnie, to znaczy robić to, co on robi. Czyli totalną rzeź. Używa mojej własnej broni. Pożyczałam auto. Nie mogę? ID. Musiałem to zrobić, przepraszam. Jeszcze tam jest jeden. Gdzieś. Ale go nie widzę, cholercia. Bo się ukrył. I tu jest. Gdzie jesteś, tchórzu? To jest pułapka? Jeden się gdzieś tu czai, cholercia. Jakiś snajper niby. Jeden na górze. Mam cię. Chodź tu, tchórzu, pokaż się. No, pokaż się. No. Patrz, nie mogę go załatwić. Pokaż się, tchórzu. Mam cię. Jeszcze został jeden. Jest, udało się. Ło. No, się zrobiło minkę, co nie? Wkrótce się spotkamy. Lololololol. No, się sprawy troszkę pokomplikowały, że tak powiem. Naprawdę nie jest łatwo. Wszyscy chcą mnie zabić. O tak.
Telefon? Pierce, you heard of a place called Dot Connection? Everybody in Chicago's heard of it. Well, whoop-de-fucking-do, man. Whatever it is, it seems to be default's local haunt. Is that all you got? Oh, and I found a 6-gig USB stick full of lesbian porn. You want that too? Keep it. Tak, z całą pewnością. Całe miasto chce mnie dorwać. Co tu tak jego najlepszego się wyrobiło? Aiden. Wszyscy chcą cię zabić. Wszyscy chcą cię zabić, ale efektowne muzyki czasami puszczają, włączyłem ją. Ach, ja cię kręcę, co to się działo w ogóle, ja cię kręcę. Ale krótkim stosunkowo to są misje jednak. Wykonałem dzisiaj 2/4 rozdziału, naprawdę, w 4 rozdziale wszyscy chcą mnie zabić, wszyscy są hakerami. W ogóle co to się dzieje? Ja cię kręcę, nie czuję się bezpiecznie tutaj. Jestem zagrożony. Cały czas jestem praktycznie w niebezpieczeństwie. Nie dlatego, że rzucam się w swoim żółtym płaszczyku, tylko dlatego, że wszyscy mnie znają. To jest dopiero masakra, jakby nie patrzeć. No, weźmy ten. Weźmy od niego też pieniądze, ale mało trochę. No dobra, kolejna misja, ale kolejną misją zajmiemy już się ogólnie rzecz biorąc już w następnym odcinku. Co nie bardzo serdecznie was trochę zachęcam do tego. Ach, co by tu rzec więcej. No cóż, no to chyba tyle. Ale szczerze mówiąc ciekawa była taka krótka, ale treściwa misja. Nie wyszło mi trochę ciche zabranie T-Bone'a z miejsca zbrodni naszego KNA'a. I musieliśmy zrobić totalny rozpieprz, ale wyszło wszystko, wszystko wyszło. Czemu wszyscy na mnie wchodzą? Co ja jestem, jakiś ten pomnik? Nikt się nie przejmuje, że tu niedaleko był wypadek? Co za bezczelni ludzie po prostu co są. Dobra, no to w takim razie, jak już wspominałem, dzisiejszy odcinek zostanie zakończony. Mam nadzieję, że się podobał. Zachęcam do oglądania kolejnych części, a póki co życzę wam miłego dnia i do usłyszenia. Cześć wam!